Szanowni Państwo, przejdźmy do konkretów. Jako pierwsza tezy programowe, działania programowe przedstawi obecna radna powiatu średzkiego pani Judyta Partyka-Basa, która kandyduje do Rady Powiatu w okręgu numer 1. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Pierwszy punkt naszego programu do powiatu średzkiego to sukcesywna modernizacja dróg powiatowych we współpracy z wszystkimi gminami. W nadchodzącej kadencji Rady Powiatu chcemy skupić się na modernizacji dróg powiatowych. Inwestycje te chcemy zrealizować we współpracy ze wszystkimi gminami, bo każda gmina powiatu jest dla nas tak samo ważna, bez względu na to, kto tą gminą będzie zarządzał. Nie może być tak, jak to miało miejsce w obecnej kadencji, gdzie pełnię funkcję radnej Rady Powiatu, że drogi w gminie Środa Śląska są pomijane, a wnioski nieuwzględniane, bo proponują to opozycyjni radni. Kolejny punkt programu to poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez budowę chodników i ścieżek rowerowych z udziałem gmin. We współpracy z gminami chcemy realizować inwestycje podnoszące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach powiatowych, polegające w szczególności na budowie nowych chodników bądź dobudowie fragmentów do istniejących już chodników, ścieżek rowerowych wyniesionych przejść dla pieszych, na przykład w miejscowości Cesarzowice, o które od dłuższego czasu wnioskują mieszkańcy. Mieszkańcy nie rozumieją, skoro można zrobić wyniesione przejście dla pieszych na wyjeździe z miejscowości Ciechów, to dlaczego takiego wyniesionego przejścia dla pieszych nie można zrobić w miejscowości Cesarzowice? Wszyscy mieszkańcy muszą być traktowani jednakowo. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element rozwoju zrównoważonego transportu. Wywołuje ono także impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej. Zakładamy, że całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców, przez mieszkańców powiatu średzkiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani radnej Judycie Partyka-Basa, kandydatce w okręgu nr 1 do Rady Powiatu.